Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 30. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego, czas inspiracji, motywacji i komunikacji. Dzisiaj nasze 30. spotkanie, a jutro nasza 30. ceremonia. I popatrz, w ten sposób zaczynamy jak gdyby nowy etap, nowy cykl 30. spotkań. I trójka to taka siła, dynamika, by coś rozszerzyć, poszerzyć, opuścić jakieś ramy. To jest taka energia wolności, niezależności, ale również pracy. I popatrz, jest taka karta w tarocie, trójka monet, która właśnie oznacza tą pracę, to działanie, tą aktywność, ogień, niecierpliwość, żywotność. To jest coś takiego, by jak gdyby w każdym momencie, gdy tylko tak czujesz, by robić coś nowego, czyli opuścić jakieś takie granice, ramy, opuścić jakieś takie sztuczne blokady i spełniać się w różnych dziedzinach. I trójka jest również bardzo rozumowa, czyli tutaj związana z energią myśli, logicznego myślenia, takiego działania pod wpływem głowy, tak to można powiedzieć. Ale popatrz, dzisiaj mamy 30. spotkanie i trójka ma jeszcze to zero, a zero jak gdyby naciska na trójkę, czyli jest ważniejsze, dlatego dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym takim braku granic, rozszerzania się, ale również ten wewnętrzny głos, taki głos intuicji. Ja dzisiaj troszeczkę przygotowałam rzeczy, napisałam je, dlatego, że chciałabym je wstawić pod naszym spotkaniem, by można było sobie do nich wrócić, gdy to będzie potrzebne. Czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, między innymi o tym, o co pytała mnie Anita, jak rozpoznać, jakim jesteśmy żywiołem, jaki żywioł w nas jak gdyby dominuje. Ale o tym za chwilkę. Najpierw porozmawiamy o tym, co ważne dzisiaj, jak przygotujemy się jutro do naszej 30. ceremonii, a następnie pójdziemy tak krok po kroku do tych pytań, ponieważ pojawiły się również pytania dotyczące Arki Noego, czyli tak zwany ten mityczny czy mitologiczny potop i czy on jest związany w jakiś sposób z Atlantydą. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. 30. spotkanie to jest takie doświadczenie siebie w różnych aspektach życia, czyli robienia tego, jutro robienia czegoś innego, czyli dzisiaj doświadczam tego, a gdy czuję, że mi to już nie odpowiada, to zaczynam robić coś innego, doświadczać się w czymś innym. To jest taki właśnie brak granic i nieograniczone możliwości, o których już mówiliśmy. To jest również ta energia myślenia, czyli